Te będą dobre. Dziękuję. Ta-da! A to za co? Bo cię kocham. Nick? 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 Oh, no! O nie! No, Nick! No, somebody! Na pomoc! Nick! No, Nick! Nick, co takiego? Nic. O północy. Jest pani pewna? Jeszcze nie jest za późno, by wrócić na stację. Jak pani będzie chciała wyjechać, czy w dzień, czy w nocy, proszę dzwonić. Powodzenia. Przyda się pani. Tak. Czego pani chce? Cześć. Jestem Elizabeth Guinness. Spodziewano się mnie. Jesteś za młoda. Doktor Keaton? Może pani zostać do rana. Pokój jest przygotowany. Pani Pram zajmie się panią. Proszę zaczekać.
Doktorze Keaton? Doktorze Keaton. Proszę, nie jestem za młoda. Mam duże doświadczenie i doskonałe referencje. W ciągu ostatnich 4 miesięcy mój syn przegonił 3 wysoko wykwalifikowane nianie. Czemu pani myśli, że się pani uda, skoro tamte poniosły porażkę? Mam specjalizację, by pracować z upośledzonymi dziećmi. Miałam 4 braci. Sama nie wiem. Proszę mi dać próbny miesiąc i zobaczymy. Proszę. Zgoda. Ale nie zajdzie pani daleko, uważając Andrew za upośledzonego. Uczy się sam i najlepiej, by pozostawał sam jak najdłużej. Proszę mi nie przeszkadzać. Tylko w razie konieczności. Pani Pram? Doktorze Keaton, jeszcze jedno. Co z opieką? Czy Andrew spędza czas z matką? Tak, proszę pana. Proszę tu przyjść. Jego matka nie żyje. Proszę więcej o niej nie mówić. Pani Pram się panią zajmie. Proszę poczekać na nią w holu. Tak jest. Dobranoc. Panno Guinness? Jesteś pewnie nową nianią. Nie nauczono cię, że przed wejściem do pokoju damy się puka? Nie jesteś damą, jesteś pracownicą. Jestem damą i oczekuję, że będę traktowana jak dama. Zostań tu. Nazywam się Elizabeth Guinness. Przyjaciele mówią mi Liz. Ty pewnie jesteś Andy. Andrew Philip Albert Keaton. Albert jest po Einsteinie. Możesz mi mówić panie Andrew, jeśli chcesz, ale Andy nie wchodzi w rachubę. Już, gotowe. Ale chciałabym się odpowiednio ubrać. Potem przyrządzę ci twoje ulubione śniadanie i będziemy mogli się poznać. Mogę popatrzeć? Kobiecą anatomię poznałem jedynie z książek i internetu. Jeszcze nigdy nie widziałem dorosłej kobiety nago. Doprawdy? I żadnej teraz nie zobaczysz. Spadaj. Chyba nazwę cię nianią numer 4. Dlaczego? Bo odejdziesz jak tamte 3. Myślałam, że to szafa. To jest coś w rodzaju wielkiej szafy. To jest mój pokój. Śniadanie za 5 minut. Pani Pram w środę rano chodzi po zakupy. Nie sądzę, by była zadowolona, że urzędujesz w jej kuchni bez jej pozwolenia. Myślę, że się przyzwyczai. Trzymaj. Serwetka. Serwetka? Gdzie? Tam, w prawej szufladzie. Dziękuję. W ubraniu wyglądasz inaczej. Nie masz jeansów ani adidasów? Mam, ale ich nie lubię. A co? Proszę. Pokazałbyś mi dom? Może poszlibyśmy pojeździć konno.
Te ubrania by się pobrudziły. Nie cierpię koni. Zresztą jestem bardzo zajęty. Ojciec poleciał do Genewy i chce skończyć czytać almanak, zanim wróci. Chcesz skończyć czytać almanak, zanim wróci? Tak. Ojciec przeczytał książkę telefoniczną, mając 3 lata. Nic mi nie mówił o wyjeździe. Mnie też. Ściągnąłem jego komputerowy terminarz. I nie pożegnał się z tobą? Nie. On nie ma czasu na takie rzeczy. Na jakie rzeczy? Niezwiązane z nauką. Powinnaś nosić swój strój. Nianie noszą specjalne stroje. Ta niania nie nosi. Zdaje się więc, że jesteśmy tylko ty i ja. Nie jesteśmy sami. Ona tu jest. Kto? Pani Pram? Nie. Więc kto tu jeszcze mieszka? Matka. Andy, twój tata powiedział, że ona odeszła. Ona wciąż tu jest. Każdego roku notuje się 36 śmiertelnych ukąszeń przez węże w Stanach Zjednoczonych. Skąd to wiesz? Ściągnąłem tabelę zgonów firmy ubezpieczeniowej. Myślałem, że znasz się na kompach. Znam się, ale nie tak jak ty. Przestań! Nie wiesz, że woda może zaszkodzić naukowemu kalkulatorowi? To jest bardzo delikatne urządzenie. Potrząśnij. Teraz chwyć. O tak. Przesuń i zaciśnij. A teraz ułóż kciuka w ten sposób. I robimy motylka. Wyceluj i wystrzel. Zdmuchnij dym. I schowaj broń do kabury. Super. Jak myślisz? Dla mnie to głupota. Uważam, że będzie lepiej, jak przeczytasz to. Najpierw przeczytaj to, a potem to. I radzę ci wziąć długopis i kartkę, gdyż jest w nich wiele pytań. Biegnie przez boisko. Zdaje się, że drużyna Keaton zdobędzie Mistrzostwo Świata. Podanie do Andrew Keatona, który zdobywa 3 punkty. Rzucaj! Rzucaj! Przestraszyłaś się? Czym? Gdy z trzaskiem otworzyło się okno. Obudziłam się, ale to był tylko podmuch wiatru. Skąd to wiesz? To była ona. Kto? Duch. Jaki duch, Andy? Mojej matki. Jesteś prawie tak ładna jak ona. Ależ nie jestem. Rozmawiasz z nią? Nie. Boisz się jej? Nie baw się w psychiatrę. To na mnie nie działa. Ona jest duchem. I nie chce, byś tu była. Moją matkę zamordowano. Zapytaj ojca. Myśli pani, że dr Keaton niedługo wróci? On nie mówi mi o swoich planach. Jak długo tu pani jest, pani Pram? Odkąd dr Keaton był dzieckiem i pojechał do Anglii do szkoły. Głównie opiekowałam się Blaine'em. Więc znała pani panią Keaton? Wszyscy znali Alicia Keaton. Jak umarła? Spadła ze wschodniej wieży. Mój Boże.
Przeprowadzono śledztwo? Doktor Keaton jest bardzo bogatym i słynnym naukowcem. Ludzie lubią o nim plotkować. Jakie było orzeczenie? Nazwali to samobójstwem. Ile lat miał Andy i co się z nim stało? Andy miał 3 lata. Zamieszkał z rodzicami Alicji. Zginęli w wypadku na łodzi 6 miesięcy temu i Andy wrócił do ojca. Biedny chłopiec. Pani Pram, jak układa się między... Przepraszam. Dobranoc. Znalazła pani bibliotekę. Tak. Dobry wieczór. Przepiękny pokój. Obawiam się, że pozory mylą. Pokolenia kobiet Keatonów konspirowały, by uczynić ten pokój tym, czym jest. Napije się pani? Nie, dziękuję. Jak było w Genewie? Genewa to pokój hotelowy, centrum konferencyjne i lotnisko. Jak każde inne spotkanie naukowe. Czekolada i zegary z kukułką. Czy nie przeszkadza panu, że tu jestem? Zwykle mnie tu nie ma aż do północy. Wątpię, byśmy wchodzili sobie w drogę. I jak pani poszło z Andrew? Czy to był test? Mój grafik nie ma nic wspólnego z pani odpowiedzialnością. Było dobrze. Andrew myśli, że jego matkę zamordowano. Chyba mówiłem pani, by nie wspominać o jego matce. Tak, przepraszam. Chyba powiedzieli mu to jego dziadkowie. Oni mną gardzili. Dlaczego? Przypuszczali, że ja to zrobiłem. Czemu Andy zamieszkał z dziadkami? Oni go chcieli, a ja nie. Tak było prościej. Aż nie wywróciła się ich żaglówka. Teraz ja muszę się nim zajmować. Co pan czuje do niego teraz? Pani wybaczy, ale potrzebuję prywatności. Mam dużo do przeczytania. Oczywiście. Dobranoc. Dobranoc.
Panno Guinness? Bez obaw, nie zabijam niani. Andy? Zaniesiesz ojcu śniadanie? Nie. Proszę, idziesz w tamtą stronę. Nie chcę mu przeszkadzać. On musi jeść, proszę. No dobrze. Dziękuję. Dasz radę? Tak. Czemu rodzice Alicji powiedzieli Andiemu, że ją zamordowano? Nie pogodzili się z tym, że pani Keaton może mieć własne życie. Nie rozumieli, jak to wpłynie na Andiego? Tak, Andrew, o co chodzi? Witaj w domu. Przyniosłem ci śniadanie. Dziękuję. Teraz jestem bardzo zajęty. Porozmawiamy później. Zajdę na kolację. Tak, ojcze. To nie brzmi jak szczęśliwe kroki. Co się stało? Co się stało? To przez ciebie. Kazałaś mi tam iść, choć wiedziałem, że nie powinienem. Miałem rację. Co się stało? Andy wypłakuje oczy na dole. Nie było pana dwa tygodnie. Nie może pan poświęcić mu chwili? Czy to coś poważnego? Wystąpił jakiś problem? Tak, myślę, że jest wielki problem. Pana syn, Andrew, sądzi, że jego matka to duch. Bez pana pomocy nie poradzę sobie z tym. Jeśli nie zgadza się pani na warunki zatrudnienia, może pani odejść. Nie rozumiem pana. Panno Guinness? Czy pani wie, co robię, gdy dojdę do bezsensownych wniosków? Jeszcze raz analizuję założenia. On nie jest problemem z fizyki. On jest małym chłopcem. Dlaczego pan jest taki nieczuły? Duch, panno Guinness. Duch. Myślałam, że nie cierpisz koni. Witaj. Jest piękny. Jak się nazywa? Ona nazywa się Amber. Była ulubienicą mojej mamy. Jeździłeś na niej? Nie. Uwielbiam jeździć konno. Może czasem byśmy pojeździli. W zeszłym roku 120 Amerykanów doznało paraliżu. Było też 18 przypadków śmiertelnych. To ma być tak czy nie? Ty na niej pojedź. To wujek Blaine. Wujku Blaine, Jilly. Z prawdziwych nadwyżek wojskowych znalazłem je w sklepie w Barbados. Działają. Trzeba je tylko dostroić. Sądzę, że ci się spodobają. Twój tata i ja mieliśmy takie same. Richard rozebrał swoją na części. Wspaniałe. Dzięki, wujku Blaine. Są niesamowite.
Hi. Witajcie. Well, hello. Cześć. Blaine Keaton, oficjalna czarna owca rodziny. Julian Zale, moja przyjaciółka. Cześć, nalać ci drinka? Nie, dziękuję. Jestem Liz Guinness. Jest moją nową nianią. Widzę, że gust mojego brata znacznie się poprawił. Co to jest Andy? Krótkofalówki. Jeśli zamienię zwoje indukcyjne i modulator obwodów, będą działać w całym domu. Gdzie jest nasza sława? W biurze, pracuję. Mam przekazać, że jesteście? On już o nas wiedział, zanim ty się dowiedziałaś. Cóż za miła niespodzianka, Jillian. Myślałem, że lato spędzisz na przylądku. Jakbym mogła bez ciebie wytrzymać? Blaine. Richardzie. Jak miło jest wrócić na wieś. Mam dość miasta. Tęsknię za jazdą na twoich koniach, Richardzie. Bardzo proszę, Jillian. Ostatnio nie mam czasu, by jeździć. Może pojedziemy jutro rano. Nie mogę, muszę kończyć rękopis. Pan jest pisarzem, a ja jego muzą, prawda, Blaine? Rano Andrew był bardzo szczęśliwy. Duża zmiana od ostatniego razu. To dzięki pannie Guinness. Doskonale sobie z nim radzi. Z pewnością jest krokiem w górę w departamencie niań. Szkoda, że znów nie mam 8 lat. Państwo wybaczą. To był bardzo długi dzień. Andy wstaje bardzo wcześnie. Dobranoc. Liz? Naprawdę idziesz spać, czy tłumisz tu swój stres? Nie lubią się wzajemnie, prawda? To zbyt łagodnie powiedziane. Może się napijemy? Zgoda. Jak długo zostaniesz? Wystarczająco, by dokończyć rękopis. W porządku. Zatem nie wchodź mi w drogę. Chcę sprzedać posiadłość. Daj mi czas, a odkupię ją od ciebie. Nie mogę czekać tak długo. Chcę ją sprzedać natychmiast. Bądź rozsądny. Ten dom zbudował nasz pradziadek. Pamiętam, choć chciałbym zapomnieć. Naprawdę uważasz, że to dobre miejsce dla Andy'ego? Nie kwestionuj tego, co robię dla Andrew. Ty tu rządzisz. Wszystko musi być po swojemu, żebyś wiedział. Nic dziwnego, że Alicia była nieszczęśliwa. Jak śmiesz? Myślałem, że będzie ci wstyd pokazywać się tutaj. Nie mam się czego wstydzić. Nie przejmuj się Blaine'em. Nikt się nim nie przejmuje. Nie jest subtelny, prawda? Nie wyobraża sobie, by kobieta i mężczyzna nie sypiali ze sobą. W takim miejscu. Więc jak? Sypiasz z Richardem? Nie. Wybacz. Pewnie zaczynam być taka jak Blaine. Zdrowie. Zdrowie. Lubisz jeździć konno? I to bardzo. Szczególnie na tych. Są bardzo dobre. Jeździsz? Dorastałam wśród koni. Poważnie, musimy razem pojeździć. Z przyjemnością. Nie rozumiem, po co dr Keaton je trzyma. W ogóle do nich się nie zbliża. Alicia je kochała. I są częścią muzeum. Pewnie po jej śmierci doktorowi było bardzo ciężko. To zależy, co masz na myśli. Alicia była moją przyjaciółką, ale święta nie była. W życiu lubiła dwie rzeczy i użyła jednej, by zdobyć drugą. Pieniądze i mężczyzn. Kolejność przypadkowa. Naprawdę? Ale zawsze wracała do Blaine'a. Przed i po swoim ślubie. Czemu ją poślubił? Bo ją kochał. Była bardzo piękna. Boże, ale szybko. Przestańcie.
Co za wieczór. Andy? Andy, czy to ty? Mamo, już dobrze. Już dobrze, kochanie. Już dobrze. Czy tata zabił mamę? Nie sądzę, by mógł zrobić coś takiego. Więc nie odejdziesz? Nie. Mówiłam ci, że zostaję. Poza tym, podoba mi się tutaj. Nie boisz się jej? Ducha nie ma. Zaśnij już. I nie pozwól, by pogryzły cię złe robale. Jeśli pogryzą... Przepraszam cię. Za co? Że cię przestraszyłem. To ja otworzyłem okno. Ty to zrobiłeś? Tak. Jak? Nie mogę ci powiedzieć. Powiesz to innym nianiom i przestanie to działać, bo nie będą się bać. Możesz mi powiedzieć. Inaczej będę cię łaskotać, dopóki mi nie powiesz, jak to dokładnie zrobiłeś. Poddajesz się? Tak. Dobrze, więc mów. Umieściłem we framugach magnesy i użyłem silnego impulsu elektromagnetycznego, by otworzyć i zamknąć okna. Żaden impuls elektromagnetyczny. A teraz śpi. Dobrej nocki. Do zobaczenia rano. Dobranoc, Liz. Dobranoc, Andy. Kto tam? Przepraszam. Przysnęłam. Już sobie idę. Czy z Andrew wszystko w porządku? Był bardzo zdenerwowany. Ale już śpi. To dobrze.
Bardzo cię przepraszam za tę całą scenę. Brat i ja mamy pewne nierozwiązane sprawy. Pewnie wydaje się to wszystko żałosne. Doktorze Keaton, mogę? Uważam, że powinien pan wiedzieć. Andy spytał mnie, czy pan zamordował jego matkę. Naprawdę? Powiedziałam, że nie sądzę, ale... Dziękuję za wotum zaufania. Staram się w panu odnaleźć kłamcę, ale go nie widzę. Naprawdę? Jest pani jedną z niewielu, która go nie widzi. Miałam szczęście poślubić mężczyznę, który nie kłamał. Więc chyba wiem, jak go szukać. Nie wiedziałem, że była pani mężatką. Bo pan nie spytał. Nadal jest pani zamężna? Nie. On nie żyje. Przykro mi. Robię się nietaktowny. Nic się nie stało. Nie rozumiem pana. Andrew jest takim miłym, cudownym chłopcem. Jest bystry, wrażliwy. Czemu pan go ciągle odpycha? Zapewniam mu wszystko, czego potrzebuje i to, co najlepsze. Ale on potrzebuje miłości i uczuć. Dlatego panią zatrudniłem. Pana to nie niepokoi? To pański syn. Opiekuję się nim, ale on nie jest moim synem. Andy, jesteś gotowy? Chodźmy już. Nie możesz iść na piknik w takim ubraniu. Mogę się ubierać jak chcę. Ty się ubierasz. Ubieram się odpowiednio. Ty też powinieneś. Załóż dżinsy i adidasy. No dobrze. Pod warunkiem, że ty założysz swój strój. I nie zapomnij krawata. Myślałem, że tego popołudnia będziesz pracował nad rękopisem. Jillian przekonała mnie, że zabawniej będzie pojeździć. Zabawa. Historia twego życia, Blaine. Rozchmurz się, starszy bracie. Idź do diabła. Andy, idzie twój tata. Cześć. Witajcie. Widzę, że dziś wagarujemy. A pani wygląda bardzo oficjalnie. Musiałam pójść na pewne ustępstwa. W tym jednym przypadku. Dobre. Mogę się przyłączyć? Jasne. Andrew. Bardzo cię przepraszam za wczorajszy wieczór. Dlaczego ty i wujek Blaine ciągle się kłócicie? Andy. Powiedz tacie to, co przed chwilą powiedziałeś mnie. Śmiało. Powiedziałem, że... W momencie, gdy czarna dziura się uformuje, czas zatrzymuje się na horyzoncie zdarzeń i ostatnie fotony światła, które uciekają po sformowaniu się czarnej dziury, zatrzymują się w tym momencie. To nie jest na horyzoncie zdarzeń. To jest mikroskopijna odległość ponad nim. Nie wykryto by zatrzymanych w czasie fotonów, gdyby były na horyzoncie. Wyjaśnij więc nam różnicę. Musicie zrozumieć, że w nauce nie ma miejsca na nieścisłości. Andy. Nie mów tak na mnie. Tylko Liz może mnie tak nazywać. Tylko Liz. Czemu tu przyszedłeś?
Byłem ciekaw. Nie mogłem sobie wyobrazić, że Andiemu sprawia to radość. Byłeś ciekaw? To jeszcze dziecko. Musi nauczyć się bawić. Jak cieszyć się uczuciami i emocjami? Pan Noginis, zdaje się, że jest pani nieco romantyczna. Co to miało znaczyć? To, że nie działa pani logicznie i racjonalnie. Co za niedorzeczność. Jestem bardzo logiczna. Przepraszam, jeśli popsułem wam piknik. On musi się uczyć. Niech pan do niego idzie. Proszę. Niech się pan na niego otworzy. Zaprosi jutro go do swojej pracowni. Niekoniecznie na długo. Z przyjemnością zobaczy, jak pan pracuje. Proszę. Nie rozumiem, jak pan może mówić, że to nie pana syn. Jest pan dokładnie taki jak on. Prześliczny widok, nieprawdaż? To nie jest twoje miejsce. Lepiej stąd wyjedź, Alicia. Cholera. Liz? Obudź się. Co się stało? Stoi przy